Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zapraszam na trochę bardziej osobisty materiał. Chciałbym w nim opowiedzieć, kim jestem i dlaczego robię to, co robię. Myślę, że jest to dosyć istotne w obliczu tego, że faktycznie część ludzi zastanawia się, dlaczego ksiądz cały czas odnosi się do jakichś innych księży, dlaczego krytykuje różnych księży, przede wszystkim tych związanych, wydawałoby się, z tradycją, jak kazanie księdza Korupki, czy teraz polemika z księdzem Kneblewskim. Myślę, że zarzuty, które się pojawiają, że a ksiądz właśnie tylko krytykuje, próbuje się wybić na popularności innych księży, myślę, że żeby dobrze zrozumieć, o co mi chodzi, warto jest powiedzieć trochę o całej sytuacji mojej w kontekście sytuacji Kościoła. Pochodzę z lubelskiej wioski. Bractwo poznałem dosyć późno, mając już kilkanaście lat. A więc do tego 17 roku życia uczęszczałem na nową mszę. Dopiero później, dopiero we wczesno dorosłym życiu faktycznie zacząłem uczęszczać na mszę świętą trydencką. I tutaj od razu właśnie wtręt wynikający z pytań, które pojawiały się pod materiałami. No ale skoro ksiądz sam uczestniczył w nowej mszy, a ksiądz twierdzi, że nowa msza deprawuje wiarę, no to przecież ta wiara księdza też była, czy jest zdeprawowana. Otóż oczywiście należy odpowiednio rozumieć to słowo deprawuje. Chodzi o to, że msza święta kształtuje pewne niewłaściwe poglądy. Oczywiście mówimy o nowej mszy. Nowy rytm mszy świętej kształtuje pewne niewłaściwe poglądy. Poglądy wynikające z herezji modernizmu. Jeśli ktoś ma zamiar pisać, a ksiądz znowu nie udowodnił tej tezy. Udowadniałem ją już tyle razy, że męczące i niemożliwe w ramach mówienia o czym innym byłoby powtarzanie tego jeszcze raz. Zachęcam do zapoznania się z materiałem Modernizm a Nowa Msza, a jeśli to jest za mało, to z całą playlistą Kontrowersje wokół Nowej Mszy. A więc Nowa Msza wyrabia pewne niewłaściwe poglądy, wypracowuje powoli w duszy złe patrzenie na Pana Boga i człowieka. Spojrzenie raczej wynikające z herezji modernizmu niż z teologii katolickiej. O tym mówiłem już gdzie indziej. No i teraz pytanie, no, czy to znaczy, że we mnie wyrobiło to niewłaściwe patrzenie? Bez wątpienia po części tak. Bez wątpienia musiałem pewne rzeczy później w życiu dorosłym już korygować. Moje osobiste doświadczenie też jakby takiego pierwszego kontaktu z bractwem było właśnie doświadczeniem takiej ogromnej różnicy pomiędzy poziomem tego, co było prezentowane w moim kościele parafialnym, a tego, co w bractwie. I mój ówczesny proboszcz, do którego uczęszczałem też na nową mszę, chodziłem na nową mszę codziennie, służyłem do nowej mszy codziennie. Bardzo często byłem sam albo prawie sam z księdzem przy odprawianiu tejże nowej mszy właśnie w tygodniu, po prostu w każdy zwykły dzień. Spowiadałem się regularnie, przynajmniej co miesiąc, a być może nawet częściej, u mojego księdza proboszcza właśnie. Natomiast były pewne kwestie duchowe, z mojej perspektywy dzisiaj banalne kwestie duchowe, powiedzmy pytania, wątpliwości czy problemy, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić w kwestii takiej relacji z Panem Bogiem, w kwestii modlitwy, pewnych pokus i radzenia sobie z nimi. To rzeczy, które dzisiaj oceniam jako banalne i które w duchowości tradycyjnej, katolickiej duchowości są rozwiązywane właśnie gdzieś tam na pierwszych stronach podręczników. Te moje problemy, te wtedy pytania nie były rozwiązane, nie księża na parafii, czy to ksiądz proboszcz, czy inni księża, bo oczywiście spowiadałem się też u innych księży, oni nie potrafili dać mi porady przez wiele lat. Przez wiele lat praktykowania, porady, która pomogłaby mi sobie z tymi rzeczami
poradzić. Pierwsza spowiedź u kapłana bractwa, to był wtedy ksiądz Karol Esztelin. Pierwsza spowiedź i ksiądz właśnie tak mimochodem mówi o rzeczach, które dzisiaj już dobrze znam ze studium teologii. Prostych, konkretnych zasadach właśnie, które można ująć w jednym zdaniu. I dzięki tej prostej zasadzie ja rozwiązuję ten problem gdzieś tam, z którym borykałem się przez wiele lat. To mi pokazuje od razu, że mamy tutaj faktycznie do czynienia na poziomie takim duszpasterskim z inną znajomością tej teologii ascetycznej i mistycznej. Nie przesadzałbym teraz z wartością tego doświadczenia, natomiast było to dla mnie, powiedzmy, bardzo konkretne i namacalne. Oczywiście nie było to jedyne doświadczenie i gdy poznawałem bractwo, widziałem, że i liturgia jest pełna czci wobec Pana Boga i nauka jest bardzo konkretna, prosta, a jednocześnie konkretna. To było to, co mnie też w pierwszej chwili właśnie w bractwie zachwyciło. Prosta, a konkretna nauka. Ja szukałem, można powiedzieć, że właśnie tego. To znaczy w moim nawróceniu ogromną rolę odegrała twórczość Tolkiena, który osobiście był człowiekiem bardzo pobożnym i który też w swoich dziełach, mam na myśli teraz nie dzieła literackie, tylko przede wszystkim w listach do swojego syna, pisał również o Kościele i właśnie u niego było to piękne, że u niego było widać, że on był przekonany, że te jego dzieła, które były takie piękne, pełne takich, powiedzmy, rycerskich cnót, to było coś, co mnie wtedy zachwycało, pełne prawdy, siły i połączenia jednego i drugiego. I on to widział również w naszej rzeczywistości w Kościele, natomiast ja tego nie potrafiłem dostrzec właśnie w tym posoborowym Kościele i był dla mnie pewien dysonans, jakby byłem przekonany, że skoro Pan Bóg napisał tą najpiękniejszą ze wszystkich baśni i to jest nasz świat, no to ona powinna być naprawdę piękna, pełna właśnie tych cnót. A dlaczego tego nie widać nawet w samym Kościele? I dlatego, gdy odkryłem bractwo, to od razu zobaczyłem, że aha, to jest to prosta prawda, proste wymagania, konkretne wymagania, może nie proste, ale konkretne wymagania, praktyka, rozwój cnót, właśnie tych cnót, za którymi gdzieś tam tęskniłem. Proste, konkretne porady, prosta, konkretna nauka, piękno prawdy. To było to, co mnie urzekło. Piękna powaga mszy świętej w tradycyjnym rycie. To były rzeczy, które od razu do mnie przemawiały i w połączeniu właśnie też właśnie z tym praktycznym, prostym, duszpasterskim podejściem spowiednika, który potrafił mimochodem, jednym zdaniem rozwiązać problem, z którym spowiednicy w mojej parafii nie potrafili sobie poradzić, nie potrafili dać mi porady przez wiele, wiele lat nieustannej, ciągłej mojej praktyki religijnej. W miarę poznawania tradycyjnej teologii, w miarę kontaktu z mszą trydencką stawało się dla mnie oczywiste, że jeśli zostać kapłanem, to tylko w bractwie świętego Piusa X. Może najpierw dlaczego w ogóle postanowiłem zostać kapłanem. Jako dziecko gdzieś tam pamiętam, że taka myśl się pokrótce pojawiła na zasadzie, że jeśli by Pan Bóg zechciał, to nie miałbym nic przeciwko. Później w miarę tej praktyki religijnej właśnie w mojej parafii ta myśl zupełnie odeszła. To znaczy było dla mnie zupełnie oczywiste, że nie ma w tym nic pociągającego. Nie chcę być jak jeden z nich. Pomimo tego, że praktykowałem nieustannie, nie pogardzałem. Oczywiście nie myślałem tego wtedy w ten sposób, że nie chcę być jak jeden z nich. Tak to faktycznie było, nie chciałem być jak jeden z nich, ale nie było to wyartykułowane, uważałem, jak najbardziej miałem darzyłem szacunkiem wtedy tych kapłanów i osobiście jak najbardziej do dzisiaj ich darzę, natomiast oni sami zostali zdeformowani i dzisiaj to widzę, wtedy widziałem tylko tego skutki, ale nie wiedziałem, o co w tym chodzi i w ogóle nie miałem chęci, aby zostać kapłanem. Natomiast w miarę poznawania tradycji, poznawania też tradycyjnych kapłanów, dostrzegałem w nich właśnie to, o czym też mówiłem wcześniej, czyli te silne, proste, wymagające cnoty. Widziałem w nich wzór naprawdę człowieka, który zbliża się do doskonałości. Człowieka, który zbliża się do doskonałości, innych do zbawienia prowadzi. Wzór takiego dowódcy, takiego oficera, który faktycznie prowadzi to wojsko do boju, który prowadzi to wojsko do boju o zbawienie duszy. I wtedy gdzieś tam ta myśl też się obudziła.
we mnie ta myśl, żeby tym kapłanem zostać. Wziąłem udział najpierw w naszej pielgrzymce do Częstochowy, naszej, czyli bractwowej pielgrzymce do Częstochowy, później w rekolekcjach ignacjańskich i tam już zapadło postanowienie. Do dzisiaj pamiętam, jak ksiądz Karol mnie wtedy zapytał, to kiedy możesz przyjechać, i ja powiedziałem, no to za 2 tygodnie mogę być, i tak się faktycznie stało. 2 tygodnie po podjęciu decyzji rozpocząłem moje przedseminarium. Trwało ono rok, uczyłem się języka niemieckiego wtedy, miałem go wcześniej w szkole, ale nie opanowałem go prawie wcale. Bardzo pozdrawiam moją nauczycielkę z języka niemieckiego, była to przemiła pani, natomiast ja się w ogóle nie przykładałem do tego i się praktycznie nic nie nauczyłem, natomiast później w przedseminarium już ta nauka szła zupełnie inaczej. Tutaj również pozdrawiam mojego nauczyciela języka niemieckiego z przedseminarium. To była zdecydowanie bardziej intensywna nauka i poszło to całkiem, całkiem sprawnie. Po roku mogłem wstąpić do seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Salzkofen. Seminarium oczywiście bractwa. Tam przez 6 lat byłem formowany na tradycyjnego kapłana. Studiowałem najpierw duchowość, rok duchowości, tradycyjna katolicka teologia ascetyczna i mistyczna. Później 2 lata filozofii opartej na świętym Tomaszu z Akwinu oczywiście i 3 lata teologii, tradycyjnej, klasycznej teologii. Oczywiście całość formacji oparta na tradycyjnym rycie mszy świętej, jako na całym sercu, wokół którego seminarium żyje. Nasze seminaria nie są w pierwszej chwili jakby skonstruowane jako seminarium, które jest przeciwko czemuś, przeciwko nowej mszy, przeciwko soborowi. Nie, chodzi po prostu o przekazanie tradycyjnej katolickiej nauki. Arcybiskup Lefebvre mówił do swoich uczniów: sprawdzajcie, czy faktycznie uczymy was tego, czego Kościół was uczył zawsze. Jeśli zobaczycie, że nie, musicie odejść. Zobowiązuje was, jeśli kiedykolwiek w naszych seminariach będą was uczyli czegoś innego niż tego, czego uczono zawsze. Musicie odejść. Macie obowiązek sumienia odejść. Nas uczono właśnie tego, tradycyjnej katolickiej nauki. Po prostu. I ona sama już jest wystarczająco jasna i klarowna, żeby w jej świetle ujrzeć, że to, co dzisiaj się prezentuje, nie jest tradycyjną katolicką nauką. W świetle tej teologii jest oczywiste, że współczesna liturgia nie oddaje tej tradycyjnej katolickiej teologii, tylko raczej oddaje właśnie coś innego. I to oczywiście również w trakcie formacji jest pokazane, bo skąd to się wzięło, odsyłam do mojego materiału Modernizm a nowa msza. Po ukończeniu seminarium mój pierwszy rok kapłańskiej posługi pełniłem w Wiedniu, w Austrii. Tam byłem w przeoracie. Kaplicę obsługiwałem natomiast w Klagenfurcie. Po tym roku wróciłem do Polski. Od roku 2016 do 2021 byłem redaktorem naczelnym naszego 2-miesięcznika Zawsze Wierni. Od roku 2018 jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej i Liceum Świętego Tomasza z Akwinu i właśnie na kanale tej szkoły dzisiaj Państwo oglądają ten materiał. Od mniej więcej 2 lat nagrywam te filmy na YouTubie, które teraz właśnie Państwo oglądają. No i tutaj kilka słów, dlaczego uważam, że są one potrzebne. Może zacznę od tego, że moje zainteresowania, to co mnie w tej formacji kapłańskiej, później w życiu kapłańskim szczególnie interesowało, to jest filozofia połączona z naukami przyrodniczymi. Zestawienie filozofii i nauk przyrodniczych to zawdzięczam jednemu z moich profesorów z Salzkofen, który był faktycznie fascynatem właśnie łączenia filozofii i nauk przyrodniczych, czym bez wątpienia mnie trochę zaraził. Jest to rzecz, która mnie fascynuje, pomimo tego, że nie mam wykształcenia w kierunku, w dziedzinach nauk przyrodniczych, to staram się jako tako takie popularno-naukowe rzeczy śledzić i też to właśnie z filozofią zestawiać, łączyć i odnajdywać to piękno tego połączenia, jak również kwestie wychowawcze, wychowanie. To jest również rzecz, która mnie fascynuje i dlatego też w szkole właśnie czuję się bardzo dobrze, dlatego bardzo to zajęcie mi odpowiada, bo mam tutaj okazję naprawdę na tym poziomie pracy wychowawczej wiele działać. Odsyłam tutaj do materiałów w szkole Akwinaty, taka playlista na naszym kanale, które
traktują właśnie o pracy wychowawczej. Szczególnie do tych najnowszych trzech, to są trzy wykłady z rekolekcji dla nauczycieli. To są moim zdaniem takie wykłady, które mogą pokazać właśnie podstawy katolickiego wychowania i też podstawy, na których tutaj bazujemy w naszej szkole. Nie jestem jednak z tych rzeczy chyba najbardziej, przynajmniej w przestrzeni publicznej, znany, a chyba raczej najbardziej z krytyki nowej mszy i krytyki różnego rodzaju nauczania księży posoborowych. I myślę, że o tym warto kilka słów powiedzieć. Otóż zupełnie nie jest to mój konik, taka krytyka, zupełnie nie jest to coś, na co kładłbym nacisk i co jest dla mnie szczególnie istotne. Po prostu jako katolicki kapłan mam obowiązek przekazywać katolicką naukę. Za świętym Pawłem mam obowiązek w razie potrzeby wykazać błąd. I po prostu staram się to robić. A że mamy teraz do czynienia z pewnymi bardzo modnymi błędami, które zakradły się również do seminariów duchownych, no to staram się je wykazywać. I faktycznie są one dosyć powszechne, także faktycznie jest komu te błędy wykazywać. Czy to świadczy o pysze, jak niektórzy zarzucają, chociażby w komentarzach pod filmami? No, ja szczerze mówiąc nie dostrzegam w tym pychy, nie twierdzę, że jej w sobie nie mam, bo zupełnie nie chciałbym takich tez stawiać, mam raczej inne przekonanie o sobie samym. Natomiast to zachowanie w ogóle nie wynika z jakiejś pychy albo nie świadczy o pysze. Po prostu mam obowiązek za świętym Pawłem wykazać błąd, jeśli jest taka potrzeba. Tam, gdzie widzę taką potrzebę, tam staram się go wykazać. Mamy do czynienia z modernistycznymi błędami w całej przestrzeni publicznej Kościoła. Staram się je wykazać i wyjaśnić, dlaczego uważam, że są to modernistyczne błędy. Jeśli krytykowani przeze mnie teolodzy chcą bronić swoich tez, bardzo chętnie do tego zapraszam. Wielokrotnie do tego zapraszałem. Dobijałem się do wielu księży, chcąc właśnie z nimi dyskutować teologicznie o tych modernistycznych błędach, o tych bardzo modnych dzisiaj błędach. No, raczej za bardzo tutaj nie ma z ich strony chęci do dyskusji, ale myślę, że prędzej czy później w ten czy w inny sposób to się zmieni. Tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, no, pojawia się bardzo często w komentarzach ten zarzut, że ksiądz osądza innych, że ksiądz czuje się lepszy. Nawet w tym ostatnim materiale, pod ostatnim materiałem, gdzie komentowałem ewangelizowanie przez rapowanie księdza Bartczaka, to on sam napisał komentarz, czyli ksiądz youtuber lepszy od księdza rapera. To pokazuje moim zdaniem bardzo dobrze ten kluczowy, logiczny błąd w myśleniu naprawdę bardzo wielu ludzi. Mianowicie, gdy ja krytykuję jakieś działanie, jakiś sposób ewangelizowania albo jakieś poglądy, to nie jest równoznaczne, że ja uważam, że ktoś jest gorszy. To jest moim zdaniem szokujące, że to sprawia ludziom trudność, żeby to rozróżnić, ale sprawia ewidentnie, dlatego tłumaczę to po raz kolejny. Gdy ja mówię, uwaga, ta nauka nie jest prawdziwa, uwaga, ten środek ewangelizacyjny uważam za nieskuteczny albo nawet przeciwskuteczny, to nie twierdzę, że ten człowiek jest zły, a ten kapłan jest gorszy ode mnie. Przecież to są zupełnie dwie różne rzeczy. Ja nie patrzę w sumienie tych ludzi, nie wiem, co się dzieje w ich sercach, nie wiem, jaką drogę oni przeszli, być może oni pokonali mnóstwo wad, bo być może oni jakby na poziomie właśnie zbliżania się do Pana Boga są dużo dalej ode mnie. To nie ulega wątpliwości. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tym i w tym punkcie uważam, że się mylą. I jeśli oni uważają, że się nie mylą, proszę bardzo, niech staną do dyskusji. Porozmawiamy na ten temat. I uważam, że jest to po prostu koniecznie potrzebne, żeby ta dyskusja do tej dyskusji doszło. Bo jeśli faktycznie stało się to, czego chcieli moderniści, czyli wejścia do struktur kościelnych, powolnego przesiąknięcia nauki Kościoła tezami modernistycznymi, no to dzisiaj mamy mnóstwo ludzi, większość księży w Kościele, którzy przesiąkli tymi tezami, nawet tego nie czując. Dlatego ja staram się im to uświadomić, staram się pokazać, uwaga, to i to są tezy modernistyczne, tego i tego by nie było, gdyby nie ten kryzys, który ma miejsce. I dlatego zachęcam ich do dyskusji, bo no, w większości przypadków oni faktycznie nie zdają sobie z tego sprawy, a gdy wchodzą w kontakt z takimi oskarżeniami, to pierwsza reakcja jest taka, to tam właśnie jakiś schizmatyk i heretyk na pewno czepia się tylko innych. Nie czepiam się innych, nie jest to po to, aby kogoś
skrytykować, aby kogoś pokazać palcem, że on jest zły, tylko po to, aby, powtarzając ze świętym Pawłem, w razie potrzeby wykazać błąd, aby wskazać na punkty, które są dzisiaj powszechne w nauczaniu Kościoła, a które moim zdaniem wynikają bezpośrednio lub pośrednio z herezji modernizmu. A więc spełnia mój prosty obowiązek i bardzo bym prosił, aby nie traktować tego jako czepiania się innych, jako szkalowania innych, jako osądzania innych. Moim zadaniem jest nauczać, jest pokazywać, przekazywać naukę Pana Jezusa i w razie potrzeby mam obowiązek wykazać błąd. Staram się wykazywać te modne błędy, które dzisiaj wszędzie znaleźć można i zapraszam do dyskusji tych, którzy uważają, że to wcale nie są błędy. Porozmawiamy i myślę, że w ramach takiej rozmowy okaże się, kto ma tutaj lepsze argumenty, a kto słabsze. I jeśli w tym czy w innym punkcie okaże się, że moje argumenty są niewystarczające, no to wcale mnie to nie przeraża. Uważam to za zupełnie naturalne, że w ramach takiej dyskusji wychodzą jakieś błędy logiczne, jakieś niedociągnięcia po jednej i po drugiej stronie. Może jeszcze na zakończenie, na czym mi zależy? Po co to wszystko? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Nie zostałem kapłanem, dlatego że to jakoś było w moich oczach takie przyjemne i odpowiadało to moim naturalnym skłonnościom. Wręcz przeciwnie. Jakby naturalnie jestem człowiekiem bardzo światowym. Oczywiście staram się nad tym zapanować i wiele lat już pracy i walki z sobą samym myślę, że przyniosło owoce. Natomiast jeśli chodzi o moje skłonności, wcale nie miałem skłonności do takiego jakiegoś cichego, gdzieś tam wycofanego życia w modlitwie. Raczej byłem człowiekiem światowym, dążącym do działania, do zdobywania, do czynienia po prostu. I także kapłaństwo nie było dla mnie w sposób naturalny, jakoś szczególnie pociągające. Wybrałem tą drogę, bo chciałem zbawiać duszę. Bo chciałem przyjąć krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa dla zbawienia dusz. To jest pierwszy, kluczowy, fundamentalny cel i staram się za tym celem podążać. Wszystko, co robię, staram się na to ukierunkować. Moim wielkim marzeniem jest, żeby ujrzeć Kościół Święty ponownie w Jego chwale, w Jego blasku. Ujrzeć Kościół Święty, który ponownie po prostu głosi naukę Pana Jezusa. Prostą, konkretną naukę z mocą. Tą naukę, która jasno wskazuje, co robić należy, czego robić nie należy. Tą naukę, która prowadzi do Pana Boga. To marzy mi się najbardziej. Kościół, który zostanie uzdrowiony. Kościół, który nie będzie się mieszał w światowe sprawy i zajmował się przede wszystkim zagadnieniami ekologicznymi czy podobnymi zagadnieniami. Niczego tym światowym zagadnieniom nie ujmując, czy tutaj w ogóle ich nie komentując, chciałbym, moim marzeniem jest, żeby ujrzeć Kościół, który znowu będzie po prostu zajmował się zbawianiem dusz, który będzie głosił tą naukę Pana Jezusa z mocą, który będzie duszę do zbawienia prowadził. I całe moje życie również poświęcam właśnie temu, żeby taki Kościół znowu ujrzeć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.